Siema, witam ponownie w Dungeonbornie. Plan na dzisiaj to ogarnięcie tej mapki, ale na HR-ze. To znaczy, jak ktoś grał w Dark and Darker, to wie, co chodzi z HR-ami. Po prostu tutaj się nazywa to tryb casual, classic. Zwykły tryb to jest casual. Classic to jest trudniejszy, tam trzeba mieć jakiś tam gear score, czyli jakieś lepsze itemki. Więc pójdziemy sobie na ten tryb, tam jest trudniej. Mopki są trudniejsze, ale jest też dużo, dużo lepszy loot, więc pójdziemy sobie na ten tryb. Problem jest taki, że gracze będą też lepiej ubrani, więc z automatu będzie ciężej, a moje itemki są w zasadzie takie słabe, no. Słabe itemki mi wylosowało. Tu mam inta, tu mam fejfa, tu mam inta. Tu znowu inta, full put inta, normalnie jestem, także tragedia. Ogólnie to ja celuję na tym Death Knight'cie pod staminę i ewentualnie pod siłę. Może trochę też dexa. Ale ten int to taki, no, useless się wydaje, tym bardziej na solo. No ale jak mam taki item, to co zrobię? Może zlucę jakieś lepsze itemki. Także co? Lecimy ten tryb. Zobaczymy, co fajnego podropimy. Jeżeli się nie wywala, oczywiście. Pyk, pierwsza skrzyneczka, już same zielone itemy. To jest właśnie fajne na tym trybie. Gdzie ja tu gościa słyszę? Czy mi się wydaje? Gdzie słyszę? Walę go od razu. Aj. Ty co jest? No co? Aha. Ja pierdzielę, E nie użyłem. Ale gówno. On też miał takie sobie itemy, ale miał kronkę. Ajajajajaj. Gigalipa. Trochę spanikowałem. Mogłem Q kliknąć najpierw. Zeskoczyć wtedy na niego. I kliknąć E, a zjebałem to. Dobra. To kupimy sobie jakiegoś secika niebieskiego. Może coś fajnego padnie i zobaczymy. Dobra, kupiłem całego secika. I tak, mieczyk, cold damage, o, jest staminka. Dexterity. Czemu mi dwa razy buty kupiło? Ale gówniane te buty. A, takie se. Też słabe. I też słabe. Nie, no kurde. Aj, musiał. Trzeba było chyba kupować itemy stąd. Tylko tutaj taki item. Nawet niebieski chest, powiedzmy. To jest koszt rzędu, nie wiem. 10k, nie? I to nawet taki lepszy. Tu jest na przykład 8k. W sumie 8k. No to może lepiej było tu kupować. Ale to dobrze, następnym razem, jak się teraz wywalę, to wtedy spróbuję kupić tam sycika. No i zobaczymy, jak to wtedy wyjdzie, nie? Dobra, no jakoś tam jeszcze ringi sobie dobrałem. Minus jest taki, że brakuje mi 5 staminy, a nie mam już kolejnego ringa na stamina. Przydałby się też jakiś itemek na staminę. No ale jest jak jest. Lecimy tak, o. Lecimy jeszcze raz na ten tryb. Tym razem się uda, tym razem będzie lepiej. Odrobimy hajsik. O kurde, nie wiedziałem, że na tym trybie tutaj zombiaki żygają. Normalnie mnie ziomek ożygał, nie? Tu jest werewolf. Fajnie by było go zabić, bo na tym trybie werewolf może fajne rzeczy rzucić. Tylko no, problem jest taki, że wtedy jest bardzo duża szansa, że ktoś może przyjść do mnie, nie? I może mnie uwalić. Jak widzicie, z każdego mobka tu leci minimum coś zielonego. A bardzo często też lecą niebieskie. A nawet czasem się trafią jakieś fioletowe itemki. O, mam gościa. Także walimy go.
Dobra, śpi. Jeszcze kogoś chyba słyszę. Chyba, że to mobek jakiś chodzi. Nie wiem, zobaczymy co on miał. A chyba nie miał nic sensownego, nie? No, coś tam miał, ale... Bez... O, 10 staminki. Dawaj mi to. A i tak mi jeszcze brakuje. Czy jestem w stanie to wziąć? Tak. Nie no, bez szału ten ziomeczek słaby był. Ale no, prawie mnie zabił. Ten wirek, kurde. Całkiem sporo ten wirek bije. Nie lubię tego skillsa. Tu jeszcze jest jakiś gościu. Wydaje mi się, że tam na górze gdzieś jest. Ty, on tu jest. Gonię go. No i gdzie on jest? A bo się gdzieś skampił? Albo zeskoczył. Jak zeskoczył? To raczej już go tu nie spotkam. No nie, wydaje mi się, że zeskoczył i uciekł. Chociaż nie wiem. No, także to mogę wywalić. Także tu leci bardzo dużo zielonych niebieskich itemów. Oho, coś niebieskiego. To nie niebieskie, więc to można wziąć. Tą płatkę oczywiście można wypić, bo ona działa chyba aż do końca gierki. Ty, ten ziomek gdzieś tu jest. Normalnie jakbym coś słyszał. Nie mam pojęcia. Ty, on tu jest. Nie, gdzie on jest? Ja go normalnie słyszę, nie? Ty, w wodzie. Nie wiem, nikogo tu nie ma. Dobra, chyba robię tego wilkołaka, no. Jak ktoś tu przyjdzie, to go najwyżej zabiję, no chyba, że będę jakoś bardzo obity przez tego wilkołaka. No to wtedy troszkę unlucky będzie, nie? No wtedy mogę się wywalić rzeczywiście. Zrobię sobie kuszkę, bolty. Dobra, ten hełmik to jest heirloom. Tego nie opłaca się zbierać, bo to nic nie jest warte. Jak coś, to heirloomów nie zbierajcie. Heirloomy są nic nie warte. Trzeba zobaczyć, czy więcej nie miał tych heirloomów. Tak, to jest jeszcze heirloom do wywalenia. No i w zasadzie tyle chyba. Nic więcej tu nie ma takiego. Dobra, no spróbuję tego wilkołaka zrobić. Mam nadzieję, że nikt mi tu nie przyjdzie. Chociaż no jest duża szansa, że ktoś przyjdzie. Ale zobaczymy. Nawet nie wiedziałem, że można go tutaj tak cheezować. Tylko to, no, on musi tutaj podejść, nie? Jak tu podejdzie... No, podejdź tu. O Jezu. No nie tak to miało wyglądać. Dobra, chyba lepiej by było, jakby wszedł tu na górę, nie? Pan nie wejdzie. On jest tu zablokowany totalnie. Ale ja go też uderzyć nie mogę. Ups, skoczył, dobra, whatever. Płotkę sobie chlapnę. Płotek na szczęście wziąłem dużo. Jak coś, jak ktoś nie wie jak bić te minibossy takie typu wilkołak, czy ten gościu z... ten taki barb z aksem. O, to jest to bardzo łatwe, po prostu czekamy aż mobek walnie swoje combo. No i później oczywiście dajemy bloka, bo na bloku
nie tracimy prawie wcale HP. Tam naprawdę troszeczkę HP tylko tracimy na bloku. Także polecam. Ogólnie te mini bossy są dosyć łatwe. Co my tu mamy? Pod Inta. Syf, ale to się sprzeda najwyżej. No i co? I tyle chyba. No tu już nic sensownego nie ma. Jeszcze tutaj popatrzymy. Skrzyneczki. Nexterity. Ogólnie ringi opłaca się zbierać. Na przykład zamiast tego to lepiej wziąć 4 ringi, nie? Bo ringi są po 1250 na Auction House. I je weźmiemy 4. A tamte dziadostwa. 4-slotowy jest za 1000. No i weźmiemy 1, nie? Że lepiej ringi brać po prostu. Ringi, amulety. Tego typu rzeczy. Dobra, no jestem w zasadzie załadowany. Nie ma jakiegoś gigaszału. Jak mam być szczery z tym lootem. Bo mało niebieskich itemów poleciało tym razem. I w zasadzie powoli to by można było szukać portali. Ale tak... powoli, nie? Tu ktoś był? Powinno być też dużo mobków. O, kolejny amulecik i taki amulecik. No amulet akurat jest 850 warty. Ale i tak 4 amulety zamiast jednego tego dziadostwa to jest więcej, nie? O, jest ten. Mamy portal. Więc można sobie go zaraz odpalić i jeszcze tutaj polutować, bo może coś niebieskiego, fioletowego jeszcze wpadnie. Fajnie by było. O, o, o. Coś niebieskiego. Tarcza. 3000. To wywalamy. Dobra, to też wywalimy. No i tak będę na plus. Palimy sobie portal i jeszcze sobie tutaj polutuję troszkę. Dobra, portal odpalony. Jak ktoś tu przyjdzie, to są dwie opcje. Albo ja wskoczę w portal, albo on. W każdym razie na pewno nie padnę, nie? Więc można sobie jeszcze tutaj polutować troszkę. No nie wiem, coś kurde pechowo teraz ta gierka. Giga mało jakichś takich niebieskich itemów. Dobra, mamy ringa jakiegoś. Tu są sypy zawsze na tych półkach. Nawet nie opłaca się zbierać, bo to nic nie warte. Amulecik, bandażyk, płotka. Co jeszcze mamy? Tu jakaś skrzyneczka. Oczywiście syf. A, tu ktoś był, czy ja to... to nie, to chyba ja byłem. Czy nie ja? Kurde, nie wiem. No i co? Dobra, tyle. Bez szału. Czyli tu jest jeszcze jakiś ziomek. Nie widziałem go. Cyk. Aj. Dobra, zobaczmy jeszcze, co ma ciekawego. No nic ciekawego. Resurrection Stone. A ciekawe, czy ja mogę wynieść tego Resurrection Stone'a? No zobaczę. Z ciekawości. Cyk, mam go. Oka. Jest tutaj. Zobaczymy. Pyk, 14 level, 28 siły i 1 HP oczywiście dostałem też. W sensie 21 tysięcy niby wyniosłem. Tego Stone'a nie da się wynieść jak coś. Tam mamy 850. Pod Inta to sprzedaję, bo ja nie będę tego nosił. Dex. Mógłbym zostawić, shielda nie używam. Will. To też. To też. Dexterity, siła. Stamina. Int. Int. Dobra, to sobie już zostawię. Jeszcze te błyskotki posprzedajemy do NPC-a. No i niby wyszedłem na plus około 20 tysięcy. Także... około 20 tysięcy na plus, a miałem słaby loot, nie? Taki, no dosyć słaby.
Jakby lód był dużo lepszy, no to można naprawdę dużo, dużo lepiej tutaj zarobić na tym, na tym lepszym trybie, nie? Ale no, jest jak jest. Nie można mieć wszystkiego, nie? Pyk, to chowamy, to chowamy. Dobra, no to co? Tyle.